zima kwietniowa. Zobaczcie. Słupy całe białe. Drzewa całe. Ja nie wierzę, patrzcie. Ale musiało dobrze w nocy dawać. Zobaczcie, jakie gałązki są wciśnięte. Przepraszam was, to była moja mama, ale że tam krzyczała do psa, bo wyszedł tam na te, no, na te tuje i takie inne krzaczki. Wiecie, o co chodzi. No wiecie, każdy by był trochę wściekły, trzeba ochrzanić czasami psa. Ale wróćmy do tematu. Tutaj mamy ładnie, po prostu zobaczcie, co się stało z tym. Tak, są wykrzywione gałązki, są przerwy w dostawie prądu. Ja nie wierzę, jak tam dopiero leżą gałęzie. Nie połamane, ale tak leżą po prostu. Oj, dobrze. Liście jeszcze długo nie wypuszczą. Wczoraj wieczorem była taka ulewa. A zobaczcie, a teraz po prostu jest zima. Ale musiało w nocy sypać, naprawdę, bo to, żeby takie coś się zrobiło, to w nocy musiała być naprawdę niezła śnieżyca. Nawet nie chcę wiedzieć, jak musiało sypać. To musiało być tak obfite opady śniegu, jak nic. A wiecie, spałem, bo do szkoły dzisiaj, a jest 6 godzina, więc jeszcze nagrywam. Muszę to nagrać, bo później będzie odwilż, bo będą 3 stopnie. Śnieg będzie... Oj, przepraszam, bo przerwało mi się coś, bo ziewałem. Śnieg będzie padał, co prawda, ale no cóż z tego, jak po prostu będzie topniał, już nie będzie takich ładnych widoków, więc wolę teraz nagrać, póki jest mróz i gałęzie są przybarsnięte, słuchajcie, więc mogą się łamać. Tak samo jak linie energetyczne. Oj, Biker, ja cię współczuję, wczoraj byłeś cały mokry, bo chodziłeś po dworze, tutaj po podwórku. A teraz śnieżny cały. Ja nie wierzę. Ale będą druty się rwały. Ile tego śniegu leży? Poczekajcie. Z jakichś 5 centów musi leżeć. Poczekajcie, ja później wrócę się do domu i zmierzę miarką. To jest hit po prostu. Chodź, Kasia. Dobra, słuchajcie, powiem wam. Ja nie wierzę. Wszystko jest oblepione. Ja... To jest po prostu piękne. No, a pod drzewami zero. Piach, tutaj tu góra piachu jest. Ja nie wierzę, co tu się stało? Ale w nocy musiało dawać, żeby teraz takie widoki były. Jest 1 stopień, w nocy było -1. Ale śnieg będzie padał w Kunowie 2 doby. Więc nie wiem, słuchajcie, co będzie jutrzejszego ranka. Bo wiecie, już jak leży 5 cm, to temperatura 2 stopnie. Ciężko będzie, żeby śnieg stopniał o wymiarach 5 cm. Ja nie wierzę. I idziemy na ulicę, zobaczymy, czy druty są obciążone. O, gałęzie obłamują się. Masakra, powiem wam. Słuchajcie, powiem wam, że jest masakra. Ja nie wierzę. Ale jest biało. 1 kwietnia po prostu. I to nie jest prima aprilis, bo przecież nawet nie mam takiego nigdzie filmu. Ja nie wierzę. Jakby ktoś powiedział, prima aprilis, pewnie sobie jakiś film stary wrzucił. Nie, nie, nie. A zresztą. I to nie jest żadne dodane audio teraz, co mówię. To jest po prostu zima. 1 kwietnia po prostu. I zobaczcie, jak nam się oficjalnie zaczyna sezon burzowy. No bo wiecie, zazwyczaj sezon się tak oficjalnie zaczyna 1 kwietnia, więc wiecie, o co chodzi. Nie było burz śnieżnych, tylko ogólnie tak mówię, że oficjalnie się powinien zaczynać 1 kwietnia. A kończy się 1 października. O mater.
taka klapa na drodze. Już stop, bo już jeden stopień jest, ale ja pitole jest. Patrzcie, jakie słupy są białe. O. Szkoda, że go nie widać. Ile jest śniegu na drutach. O Jezu. Powiem wam, że naprawdę jest masakryczna pogoda. A wyobraź sobie, że wczoraj jeszcze była taka śnieżyca. A teraz wszystkie słupy białe są. Wow. Po prostu. A zatrzymałam film, bo tam jest mój pies, a samochód jechał i bałem się, żeby nie przyszedł. Bo jeszcze film go potrącił. Chodź, Kasia, chodź. Chodź. Poczekajcie, zawołam. A już idzie. O, ja powiem wam, że zima dla całego po prostu. Jak będą 3 stopnie, to ciekawe. Pewno coś opadnie z tego śniegu, ale topnieć nie wiem, no na pewno też będzie topniał, ale nie wiem czy cały stopień. Nie wiem co będzie jutro trzeciego ranka, jak jeśli w nocy będą tak samo intensywne opady, to powiem wam, właśnie w Świętokrzyskiem, szczególnie właśnie w rejonach powiatu ostrowieckiego i kieleckiego, może spaść 30 cm. Więc powiem wam, jest tak na granicy z Mazowieckim i Świętokrzyskim, więc jeszcze Mazowieckie może. Powiem wam, że jest po prostu masakra. Śnieg jeszcze pada, ale to musiało w nocy mocniej sypać. Takie lekkie opady śniegu by nie zrobiły takich ładnych widoków. Ja nie wiesz. Ale musiało w nocy zygać. Tak zwanie, Jezu, jak ja powiedziałem. No tak powiedziałem, ale zobaczcie jak po prostu przejdziemy się trochę. Kule wyciągnęliśmy letnie. I tutaj jest ogród. Kule letnie. I zobaczcie, jak wyglądają kule. Obśnieżone całe. Jezu. Ja wiedziałem, że będzie śnieg, ale żeby takie piękne były te widoki, to jest po prostu nie wiem co. Po prostu ja nie wiem, jakim cudem się stało, że jest tak pięknie. Naprawdę musiał w nocy tak sypać. Dobra. O! Zobacz, jak w tych krzakach ładnie. Jezu, jak one są ładnie obsypane. Piękne widoki. Tylko szkoda, że na Wigilię takich nie było, a nie 1 kwietnia. O kurcze! Jest gałąź tak obciążona, że aż na drogę tutaj. No i widzicie, jeszcze by może, jakby w nocy jeszcze do tej pory, może by takie obfite były opady jak w nocy. Nie wiem na jaką siłę, ale jeśli by były, to nie wiem, czy ona by się nie połamała. To przecież widzieliście, jak już prawie leżała. No tak samo te gałęzie są niżej, bo tak to, o, teraz muszę się schylić, a wtedy się nie schylałem. Więc wszystko to widać. Ja nie wiesz, co tu się dzieje. No. O, a tu jeszcze, zobaczcie, rzeczki z wczorajszej ulewy, naprawdę, w godzinach 18:20 była taka ulewa, że mówię wam, jeszcze rzeczki z tego pozostały. A tu już śnieg. Jeju, masakra wam powiem. No też się tu nie osadził, bo też zależnie od wilgotności, bo deszcz lał. Ale powiem wam, jest pięknie. A jaka musiała być o 4 rano ślizgawica? Na przykład 4 rano daje, bo ludzie wtedy właśnie na mojej ulicy jest duży ruch wtedy, bo no wiecie, każdy jedzie do pracy i też dlatego pewnie światła się zaświecają, bo w nocy gasną. No też, no po co mają się świecić, jak nikt nie jedzie o 4. Busy, samochodów pełno. No, każdy do roboty jedzie, wiecie. Człowiek musi pracować. A zobacz, co za piękne widoki. Więc musiały być ładne warunki te ulicy, żeby do pracy dojechać. Teraz to jeden stopień, więc jeszcze pół biedy, bo już odwisz. Choć nic, niczego nie kapie, tylko nie na drodze stopniał. Więc powiem wam, że to jest
Więc jeśli powiem wam, że to tak cały dzień się utrzyma, w sensie, że tylko na ulicy stopnie i nic z tego nie będzie, że będzie cały czas leżał, będą takie ładne widoki. No i nie wiem, co będzie jutro rano, bo jutro 2 kwietnia też będzie cały dzień padał śnieg, tak jak dziś. Niby będzie dodatnia temperatura, ale ja nie wiem, powiem wam, będzie po prostu taka dwudniowa zima. 3 kwietnia już 6 stopni, więc będzie już odwilż. A później będzie coraz cieplej, więcej opadów deszczu i ma zrobić się prawdziwa wiosna. Więc na szczęście zima nie potrwa długo. Przynajmniej w Kunowie, nie wiem jak tam w innych miejscowościach, a i tym bardziej górskich. Ale nie, to... Kurde, tego też nie widać. Jakie te druty mają, ile mają śniegu na tych drutach. Jezu, jak będą się druty, co się jeszcze są przerwy dostawy, jak tyle leży ten śniegu na drutach i na słupach. Dlatego są zwarcie i przerywa prąd, bo właśnie co każdą chwilę jakieś takie przerywania albo spadki po prostu siły prądu, wiecie. Więc wiecie, dlatego to pewnie. Dobra, idę dalej, coś wam jeszcze może pokażę. Gdzieś śmiecie, więc dlatego kosze takie całe też obsypane. O, tam znak drogowy. Mówię, znak przystankowy po prostu. Taki obsypany. Ja nie wierzę. Przejdziemy się trochę po wsi, ja tam do samego zakrętu i muszę wracać, bo ja muszę do szkoły się, słuchajcie, wystrzykować. No niestety, wszystko szkoła psuje, bym pochodził więcej i pozwracał uwagę trochę. Poszukać mam też coś bardziej ciekawszego. Ale no wiecie, jak to bywa. Oho! Opady śniegu coraz silniejsze. I teraz większe płatki. Jezu, jak teraz będą... Jak zaraz będą takie obfite opady śniegu, jak były w nocy, nie wiem, z jaką siłą. To po prostu powiem wam, będzie masakra. Jak będę busem do szkoły jechał, tak dziecka w Dobrzejakowie. Jezu. Powiem wam, że tak trochę ślisko, tak biorę specjalnie, ślizgam się butami, da się ślizgać. No jeszcze trochę może lodu jest i dlatego ścinka drzew tu była. Patrz, ile tu śniegu jest, bo tutaj coraz bliżej pola, co mierzyłem wiatry, gdy były orkany i wichury. Nie wiecie gdzie, ale poznacie teraz. Stąd od ulicy wychodzę właśnie. Idę laskiem. Jezu, i zaraz będziemy na tym polu. Ile tam musi śniegu leżeć w nocy, nawet był trochę taki wiatr. Jak było zamieć jeżdżam w nocy, to po prostu musiało być to piękne. O mat. Patrzcie jak obsypane, to jest po prostu musak. I słuchajcie, dostałem też informację, taką specjalną. Że nie ma prądu w gminie Kunów, w niektórych miejscowościach. Nie wiem jakich, ale powiem, że w niektórych miejscowościach ten. W gminie Kunów nie ma prądu. Czekajcie, przeczytam. Aha, to jest Biechów i jeszcze jakieś inne. Biechów to wam nie pokazywałem jeszcze. I będzie ciężko pokazać, bo to też jest w takiej ogromnej górze, że tam jest o wiele zimniej niż w Kunowie. To taki biegunzina na gminę. No i to jest to pole, co mierzy tutaj wiatr. Ja pitole, ale jest. Wyjdziemy sobie tam na kolonię inwalidzką. Ale to jeszcze się przejdziemy. To jednak wracam, słuchajcie, do domu, bo zobaczyłem, że jest 7:06, więc trzeba się szykować, bo jeszcze bym nie zdążył na busa. Bo sama mam 7:30, ale dzieci jeszcze śniadanie trzeba zjeść, spakować, bo ja nie lubię się pakować. Jak chcecie, możecie napisać w komentarzu, czy lubicie się pakować wieczorami, bo nie. Ale wracając do tematu, zobaczymy jak tu w lesie jest pięknie, bo już to po prostu widzę. O mat. Jak tam gołęzie leżą, nie połamane, tylko że tak zwisają. Jezu, bym się przeszedł, ale czasu, kurczę, brak. Czasu już brakuje, nie stać. O, tu jeszcze rzeczki. Czemu mi się tak przybliża? Ja no nie wiem. Rzeczki. Albo ja może przybliżam niechcący, a nawet nie wiem, gdzie. Pa.
Patrz jak... Ile jest śniegu na drutach, to nie wiem, dlaczego tego nie widać. Tu jest jeszcze więcej. Nie wiem, powiem wam, że jeśli... Więc ja się po prostu nie dziwię, że prąd przerywa, jak tyle śniegu leży na drutach, że aż trochę zwisają, czego też nie widać. Przejdziemy, czy tam może... Ale flaga zasypana. Joko zamarznięta. Nie dziwię się, była mokra, bo deszcz lał. Teraz jeszcze w nocy przymrozek śnieg ją przesypał. Taka, wiecie, dziwna w dotyku. Lód po prostu. O, kule. Kule letnie. Tak wyglądają. Jakie czapeczki białe mają. Tak śmiesznie to wygląda. Ale powiem wam, masakra. O, jeszcze śnieg z dachu spada. Śnieg mokry jest taki. Jeszcze słuchajcie, powiem wam ciekawostkę. Kilka dni temu, w marzec, w którym powinno być tak w kwietniu, ludzie już chodzili w krótkich rękawkach, było przeciepło, a teraz mamy kwiecień i zobaczcie, jak nas piękny kwiecień wita. Już daje znaki, że jest w Polsce. Przynajmniej w Kunowie. O, rower jak się zasypany. Masakra. Mogłem go schować. Dobra, to kończę.